droga, na której kierowcy będą musieli przez jakiś okres uważać, to droga Zalesie Chotyłów. Tutaj rozpoczną się prace. Z czym są związane, ile będą kosztować i co nowego pojawi się w systemie komunikacji na terenie powiatu bielskiego? Szanowni Państwo, droga Zalesie Chotyłów-Piszczac jest to zadanie, które będzie realizowane w roku 2021. Nabór z oszczędności z roku 2020 roku udało się złożyć dodatkowy rezerwowy wniosek. On został pozytywnie oceniony, dzięki temu uda się w tym roku wykonać nowy odcinek, to jest 2400 metrów. Wartość zadania blisko 2,5 miliona złotych, czyli będzie położona nowa nawierzchnia, będą wymienione przepusty, zatoki autobusowe powstaną nowe. Proszę Państwa, ścieżka rowerowa. I ścieżka rowerowa z chodnikiem, tak. Dzięki temu zadaniu uda się praktycznie połączyć już Zalesie z Piszczacem. Będzie to jeden całościowy już po modernizacji odcinek. Oczywiście niewątpliwie poprawi to bezpieczeństwo użytkowników drogi, mieszkańców gminy Zalesie i nie tylko, bo rowerzyści nie tylko z Zalesia jeżdżą tamtędy. Wiem, że tutaj bardzo dużo osób z Białej Podlaskiej jeździ tamtą trasą. Także z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie podziękować panu wójtowi Jankowi Sikorze za to, że to zadanie możemy wspólnie realizować, bo gmina tutaj partycypuje w kosztach. I tak jak powiedziałem, w 50% zadanie finansowane jest również z Funduszu Dróg Samorządowych. Taką drogą, która jest jedną z głównych dróg w gminie Zalesie, oprócz trasy DK2, czyli drogi krajowej, to droga łącząca gminę Zalesie z gminą Piszczac. Może parę słów, panie wójcie, o tej drodze, bo chyba coś ciekawego gmina wspólnie z powiatem planuje. Tak, rzeczywiście wszystko jest, powiem, w końcu. Myślę tak, że mieszkańcy też będą pewnie takiego określenia używać na dobrej drodze, dlatego że jest to droga powiatowa. Powiat złożył wniosek i otrzymał dofinansowanie. Natomiast wiadomo, że dofinansowanie może być w określonym procencie. I ta część, która jest wymagana od strony inwestora, tutaj wspólnymi siłami i gminy, i powiatu po 50%, dokładamy się do tej drogi, jest wyłoniony wykonawca i ta ulica będzie w tym roku zmodernizowana. No właśnie, dodajmy, że to jest to ulica, ma swoją nazwę nawet. Jest to ulica i tu będzie, myślę, że takie dość dobre rozwiązanie, dlatego że od drogi krajowej do drogi prowadzącej do Lachówki Dużej będzie droga, chodnik i ścieżka rowerowa. Bo dużo młodzieży jednak w okresie letnim komunikuje się, jeździ rowerami do szkoły. Natomiast od tej drogi do lasu w stronę Chotyłowa, tam będzie tylko chodnik. No wynika to, ścieżki rowerowej tam nie będzie. Po prostu jest bardzo wąski pas drogowy, są ogrodzenia, są zabudowania i tam będzie chodnik. Ale myślę, że pewnie nic wielkiego się nie stanie, jeśli tym chodnikiem ktoś tam przyjedzie też rowerem. To może podsumujmy, bo tak nawet chciałbym sobie wyobrazić. Od skrzyżowania z drogą krajową w stronę Chotyłowa, tu te tereny polne, zabudowane, Lachówka, następnie lasy. W Chotyłowie droga jest już przebudowana. I czy ten chodnik będzie miał połączenie aż z tym chodnikiem w Chotyłowie, czy tylko do pewnego momentu? Nie, chodnik będzie kończył się na granicy zabudowań, czyli do ściany lasu, bo tam nie byłoby potrzeby nawet budowania. Natomiast ta ścieżka rowerowa do Lachówki Dużej, to ona będzie wykorzystywana i przez mieszkańców Zalesia, ale i Lachówkę Dużą. A trzeba powiedzieć, że Lachówka Duża
w nazwie duża, ale jest to wieś dość ludna, jednakże tam mieszka stosunkowo dużo mieszkańców. No mało tego, te tereny, panie wójcie, tylko też dodam, to są tereny perspektywiczne, tutaj non stop budują się domy. To znaczy są budowane domy rzeczywiście, że no samo całe Zalesie, ono się jednak rozwija. Natomiast jeszcze przy tej drodze to już gmina z własnej inicjatywy i tylko na koszt gminy wybuduje oświetlenie drogowe. Bo dzisiaj chodnik, ścieżka, droga bez oświetlenia to już to nie jest inwestycja kompletna. Ja tutaj chciałbym podziękować też panu staroście bielskiemu, Mariuszowi Filipikowi, dla Zarządu Dróg Powiatowych, dla pani dyrektor Krystyny Beń, bo to jednak te osoby podjęły decyzję, złożyły wniosek i wspólnymi siłami jestem przekonany, że będzie zrealizowana dobra inwestycja, która będzie służyła i mieszkańcom gminy Zalesie, ale z uwagi na to, że jest to droga powiatowa, i mieszkańcom innych gmin, bo ta droga prowadzi aż do przejścia w Sławatyczach.